Rok 1933 Magenta, Włochy. Rok 1947 Roswell, Stany Zjednoczone. Rok 1996 Varginha, Brazylia. Jeśli Stany Zjednoczone rzeczywiście odzyskają pozaziemskie statki, to te trzy słynne incydenty wydają się jednymi z najlepszych kandydatów. Jak jednak wiemy, informator David Rush twierdzi, że Stany Zjednoczone zyskały dwucyfrową liczbę pozaziemskich pojazdów, a także dwucyfrową liczbę martwych istot biologicznych. To z kolei oznacza, że należy przyjrzeć się różnym innym rzekomym katastrofom UFO. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się bliżej mniej znanej historii katastrofy statku obcych, do jakiej miało dojść w pobliżu Kingman w Arizonie w 1953 roku. W 1973 roku dziennikarz i ufolog Raymond Fowler był zadziwiony jedną informacją, na jaką się natknął. Pewien człowiek, inżynier pracujący dla sił powietrznych USA w bazie Wright-Patterson, miał do opowiedzenia intrygującą historię. Ten inżynier nie chciał objawić swojej tożsamości, dlatego też używał pseudonimu Fritz Werner. Fritz twierdził, że widział coś, co nie pochodziło z tego świata. Historia, którą opowiedział, miała się wydarzyć 20 lat wcześniej, w roku 1953. Fritz Werner stwierdził, że pracował dla wojska nad wieloma programami, w tym nad niektórymi aspektami samego projektu Manhattan. W 1953 roku na poligonie w Nevadzie Stany Zjednoczone przeprowadza operację Upshot Not Whole. Komisja Energii Atomowej przeprowadza serię 11 testów nuklearnych. Do zadań Wernera należało m.in. badanie wpływu wybuchu atomowego na różnego rodzaju konstrukcje. 20 maja 1953 roku Fritz Werner otrzymał telefon od dyrektora programowego Edwarda Dola, który poinformował go, że uda się na kilkudniową specjalną misję. Werner został poproszony o to, aby udać się do Phoenix w Arizonie, gdzie z lotniska został odebrany przez wojsko i wsadzony do specjalnego autobusu. Autobus miał zasłonięte okna, a wewnątrz oprócz Fritza znajdowali się także inni naukowcy. Pułkownik sił powietrznych poinformował wszystkich, że udadzą się teraz autobusem na miejsce katastrofy ściśle tajnego samolotu, który doznał awarii. Po długiej podróży w środku nocy autobus w końcu się zatrzymał. Fritz Werner oraz inni naukowcy wyszli z autobusu, po czym zobaczyli coś zupełnie nieoczekiwanego. Dwa niezwykle jasne reflektory były zwrócone na niezwykły pojazd, który znajdował się na ziemi otoczony przez strażników. Zerknijmy na affidavit, czyli specjalne oświadczenie, jakie Fritz Werner napisał 7 czerwca 1973 roku. Ja, Fritz Werner, uroczyście przysięgam, że podczas specjalnego zadania w siłach powietrznych Stanów Zjednoczonych 21 maja 1953 roku pomagałem w dochodzeniu w sprawie rozbicia się nieznanego obiektu w pobliżu Kingman w Arizonie. Obiekt został wykonany z nieznanego metalu, który przypominał szczotkowane aluminium. Uderzył 20 cali w piasek, nie wykazując żadnych śladów uszkodzeń konstrukcji. Był owalny i miał około 30 stóp średnicy. Właz wejściowy był pionowo opuszczony i otwarty. Miał około 3,5 stopy wysokości i 1,5 stopy szerokości. Udało mi się krótko porozmawiać z kimś z zespołu, który tylko na chwilę zajrzał do środka. Zobaczył dwa obrotowe siedzenia, owalną kabinę oraz mnóstwo przyrządów i wyświetlaczy. W namiocie rozstawionym w pobliżu obiektu znajdowały się zwłoki jedynego pasażera statku. Miał około 4 stóp wzrostu, ciemnobrązową cerę, dwoje oczu, dwa nozdrza, dwoje uszu i małe okrągłe usta. Był ubrany w srebrzysty, metaliczny strój i nosił czapkę przeglającą do głowy z tego samego materiału. Nie miał na sobie osłony twarzy ani hełmu. Oświadczam, że powyższe oświadczenie jest zgodne z prawdą, składając swój podpis na niniejszym dokumencie w dniu 7 czerwca 1973 roku. Miejmy na uwadze, że to oświadczenie pochodzi z 1973 roku. Tak jak kiedyś wspominałem, w tamtym czasie w historii o katastrofach UFO nie były częścią badań ufologicznych i pozostawały na całkowitym marginesie. Przygodowo incydent w Roswell został odkurzony i nagłośniony dopiero 5 lat później ze sprawą Jessego Marcella. Tymczasem tutaj już w 1973 roku pojawia się tajemniczy informator, który twierdzi, że został zabrany na miejsce katastrofy owalnego pojazdu mającego około 30 stóp średnicy. Kilka lat później Fritz Werner wystąpił także przed kamerami z twarzą w cieniu w wywiadzie telewizyjnym, gdzie powtórzył tę samą relację na temat wydarzenia z Kingman z 1953 roku. W tym momencie wypada się zatem zastanowić, kim właściwie był ten tajemniczy człowiek, który występował pod pseudonimem Fritz Werner. Jak się okazało, był to niejaki Arthur Stansel Jr.
Stansel ukończył matematykę i fizykę w Miami University w Ohio, a także inżynierię na Uniwersytecie Stanowym Karoliny Północnej. Stansel przez 12 lat pracował jako cywil w Siłach Powietrznych i bazie Wright-Patterson, w dowództwie materiałów lotniczych w Biurze Studiów Specjalnych. Jego referencje były prawdziwe. Stansel twierdził, że on oraz pozostali naukowcy przywiezieni autobusem na miejsce katastrofy. Dostali rozkaz, aby nigdy nie mówić o tym, co właśnie zobaczyli. Choć powiedziano im, że doszło do awarii ściśle tajnego samolotu, Stansel szybko zdał sobie sprawę, że to, na co naprawdę patrzył, nie pochodziło z tego świata. Według Stansela, pomimo tego, że pojazd bił się w piasek, pozostawał w nienaruszonym stanie i choć było to trudne do zrozumienia, na jego powierzchni nie było nawet najmniejszej rysy. Nieznany obiekt miał około 30 stóp średnicy. Wyglądał tak jak dwa spotki nałożone na siebie i przedzielone pierścieniowatą strukturą. Włas prowadzący do środka pojazdu był otwarty, a z wnętrza jaśniało źródło światła. Arthur Stansel wspominał o martwym ciele pasażera w wzroście około 120 cm, o ciemnobrązowej cerze ubranej w metaliczny strój. Statek nieznanego pochodzenia miał być w nienaruszonym stanie. Arthur Stansel został sprowadzony na miejsce, aby określić kąt, pod jakim statek bił się w piasek, a także szacowaną prędkość. Stansel stwierdził, że kąt wynosił 15 stopni, dodając, że statek poruszył się z prędkością około 2000 km na godzinę. Historia opowiedziana przez Arthura Stansela niewątpliwie jest fascynująca. Tym bardziej, że był inżynierem o odpowiednich referencjach i naocznym świadkiem tamtego niezwykłego zdarzenia. Zadajmy sobie jednak pytanie o to, czy pojawili się jeszcze jacyś inni ludzie, którzy wspominaliby o tamtym incydencie. Otóż w 2000 roku publicznie głos zabrał niejaki Bill Newhouse, inżynier mechanik, były pilot, który spędził 10 lat w Korpusie Piechoty Morskiej, a potem przez 4 lata pracował w bazie Wright-Patterson, jako cywil wykonujący testowe loty egzotycznych samolotów. Bill Newhouse twierdzi, że w bazie Wright-Patterson dostał zaproszenie do pracy nad symulatorem testowego pojazdu w kształcie latającego spotka. Jak stwierdził, ten latający spodek był oparty o rzeczywisty pozaziemski statek w kształcie spotka, który miał zostać odzyskany właśnie w Kingman w Arizonie. Newhouse publicznie stwierdził, że ten pojazd został odzyskany w 1953 roku. Istnieje jednak więcej zeznań. Najwcześniejsza wzmianka o katastrofie w pobliżu Kingman dotarła do badacza MUFON Richarda Halla w kwietniu 1964 roku. Tę historię opowiedział mu jeden z wojskowych, który następnie uczestniczył w wojnie w Wietnamie. Z kolei Leonard Stellingfield to człowiek, który był uznawany za największego eksperta w kwestii historii odzyskiwanych pozaziemskich pojazdach. Choć większość ufologów w latach 60. i 70. odrzucała historię o rzekomych katastrofach UFO, Stellingfield skrupulatnie zbiera informacje na ten temat, spisując zeznania niezliczonej liczby informatorów, wojskowych i cywilnych, którzy jednak pragnęli zachować anonimowość. W książce z 1978 roku Stellingfield przytacza zeznanie ufologa Charlesa Wilhelma, który powiedział, że ojciec jego szkolnego kolegi, mężczyzna identyfikowany jedynie jako Major Daly, tuż przed śmiercią powiedział synowi, że w 1953 roku został przewieziony w nieznane miejsce. Zawiązano mu oczy i zawieziono go do miejsca na pustyni, gdzie było gorąco i piaszczysto. Na miejscu zobaczył metalowy statek o średnicy od 25 do 30 stóp. Nie zauważył żadnych śladów uszkodzeń. Statek posiadał niewielki włas, który był otwarty. Leonard Stringfield doniósł także relację innego mężczyzny, który był zawodowym pilotem. W 1977 roku po jednym z wykładów Stringfielda na temat UFO podszedł do niego pilot, który twierdził, że podczas pracy w bazie Wright-Patterson w 1953 roku widział dostawę z miejsca katastrofy UFO w Arizonie. Mężczyzna twierdzi, że widział dostawę trzech ciał. Wspomniał, że stworzenia były zapakowane w suchy lód, miały około 400 wzrostu, duże głowy i brązowawą skórę, co przypomina zeznania Arthura Stansela. Z kolei w 1994 roku Leonard Stringfield wspomniał o kolejnym świadku. Źródło pod pseudonimem JDL twierdzi, że jego bliski krewny, zmarły pan Hoy, w 1953 roku pracował w bazie Wright-Patterson na wysokim stanowisku. Człowiek ten miał mu opowiedzieć o jednej z dwóch katastrof UFO w Arizonie. Powiedział, że do bazy Wright-Patterson dostarczono trzy ciała, jedno poważnie spalone, a także części rozbitego statku. Badacze Michael Schratt oraz Harry Drew szczegółowo opisywali incydent w Kingman. Obaj po przeanalizowaniu wszystkich zeznań twierdzą, że po tym, gdy naukowcy z różnych specjalizacji krótko zbadali statek, zaczęła się operacja odzysku pojazdu. Wojsko sprowadziło na miejsce M-25 Tank Transporter, pojazd wykorzystywany do transportowania czołgów.
Pojazd był wyposażony w 18-kołową przyczepę, na którą załadowano nienaruszony statek i przewieziono do bazy wojskowej. Harry Drew twierdzi z kolei, że przesłuchał ostatniego żyjącego członka zespołu sił powietrznych, który zajmował się odzyskiem tamtego pojazdu. Istnieją także dwa świeże źródła informacji na temat katastrofy w Kingman. O jednym z nich już kiedyś wspominałem. Dziennikarz śledczy Ross Coulthard, który ma jeden z najlepszych źródeł w temacie UFO i wielokrotnie z uprzedzeniem podawał prawdziwe informacje, twierdzi, że jest w stałym kontakcie z ludźmi, którzy w dalszym ciągu pracują w programie odzysku UFO z katastrof i prób inżynieristycznych, a także z ludźmi, którzy mają informacje o tym programie. Coulthard już dawno temu stwierdził, że został poinformowany o tym, że jednym z incydentów, podczas których odzyskano pozaziemski statek, był właśnie incydent w Kingman w Arizonie w 1953 roku. Z kolei niedawno Christopher Mellon, były zastępca sekretarza obrony sprawy wywiadu, upublicznił rozmowę z 2020 roku z wysoko postawionym członkiem rządu USA. Ten człowiek powiedział mu, że on i nieznana osoba są bliscy odkrycia tajnego programu odzysku UFO, wymieniając wprost właśnie przypadek lądowania w Kingman w Arizonie z lat 50. Mellon twierdzi, że ten człowiek ma bardzo wysoką pozycję w rządzie USA, wyższą niż David Krasz. Tak zatem z grubsza wygląda historia katastrofy UFO w pobliżu Kingman w Arizonie. Mamy głównego świadka tamtego wydarzenia, a także wiele pokrywających się zeznań z drugiej ręki. Jak zatem widzimy, istnieje multum źródeł na temat tego, że jednym z odzyskanych pozaziemskich pojazdów mógł być ten niezwykle latający spodek, który rozbił się lub wylądował w 1953 roku w pobliżu Kingman w Arizonie. Jednak, czy aby na pewno? Jak to zwykle bywa w tego typu przypadkach, historia jest znacznie bardziej skomplikowana. Stansel rzeczywiście był inżynierem, pracował w bazie Wright-Patterson, ma odpowiednie referencje i był w odpowiednim miejscu, aby zostać zebrany na miejsce katastrofy UFO obok Kingman. Zeznanie tego człowieka jest niezwykle ważne i wiarygodne. Problem polega na tym, że zanim opowiedział swoją historię w 1973 roku Raymondowi Fullerowi, dwa lata wcześniej opowiedział ją dwóm młodym chłopakom zainteresowanym UFO, o imionach Jeff Young i Paul Chatham. Stansel opowiedział im z grubsza taką samą historię, jaką dwa lata później opowiedział Fullerowi. Różnicą było jednak to, że w 1971 roku twierdził, że statek miał około 12 stóp długości i przypominał pływowe cygaro. Stansel twierdził także, że nawiązał kontakt z istotami ze statku. Jednak dwa lata później opowiedział Fullerowi, że obiekt był w kształcie latającego spodka o średnicy około 30 stóp i nie było żadnego kontaktu. Raymond Fowler był tym faktem zaniepokojony i zapytał Stansela, dlaczego zmienił swoją wersję wydarzeń. Arthur Stansel powiedział Fowlerowi, że wyolbrzymił swoją historię opowiadaną chłopakom. Zasugerował, że było to spowodowane martini, które wypił przed rozpoczęciem przesłuchania z chłopakami. Stansel dodał, że teraz mówi Fowlerowi prawdziwą historię, ponieważ Raymond Fowler jest poważnym ufologiem, który prowadzi rzetelne śledztwo w tej sprawie. Stansel dostarczył Fowlerowi swoje prywatne notatki, z których wynika, że tamtego pamiętnego dnia udał się na specjalną misję. Podsumowując, Arthur Stansel początkowo przekazał nieco odmienną wersję wydarzeń dwóm chłopakom. Jednak ma odpowiednie referencje i podpisał affidavit pod pseudonimem, zarzekając się, że historia, które doświadczył, jest prawdziwa. Stansel nie uzyskał sławy ani pieniędzy za swoje stwierdzenia. W tamtych czasach nikt inny o tak wysokich referencjach nie był skłonny mówić o czymś takim jak odzysku z katastrofy. Czy to oznacza, że Arthur Stansel mówi prawdę? Co więcej, dwóch informatorów Stringfielda przekazało historię zadziwiająco podobną do historii Stansela. Niewielkie ciało w wysokości około 120 cm i brązowej skórze, a także metalowy statek o średnicy około 25-30 stóp. Czy to tylko przypadek, czy wszyscy opisują tę samą historię? Dodatkowo zwróćmy uwagę na powiązanie z bazą Wright-Patterson, która zawsze przewija się w tle historii odzyskanych UFO. I tak samo jest w tym przypadku. Multum informatorów związanych z tą bazą, którzy albo tam pracowali, albo widzieli składowane tam ciała i materiały. Z drugiej strony, jeden informator Stringfielda o majoru Daly twierdzi, że statek odzyskano w Arizonie w kwietniu 1953 roku, a nie w maju. Czy to tylko zwykły błąd, w którym informator pomylił się o miesiąc? Spośród wszystkich informatorów najmniej wiarygodnym jest Bill Uhouse. Choć rzeczywiście był inżynierem i pracował w bazie Wright-Patterson, Uhouse twierdzi, że podczas pracy nad symulatorem dysku na bazie odzyskanego pojazdu z Kingman, Amerykanom miał pomagać ocalały z incydentu żywy kosmita imieniem J-Rod. Ta szalona historia jest oczywiście odrzucana przez środowisko ufologiczne.
Znalazłem także trzy nieścisłości. Pierwsza dotyczy liczby odzyskanych ciał martwych pasażerów. Różne wersje z okładem mówią, że na pokładzie statku był jeden obcy, trzej obcy lub nawet czterech obcych. Co więcej, według niektórych zeznań, jak w przypadku Harry'ego Drua, obcy wcale nie zostali odnalezieni martwi, a żywi. Kolejny problem jest taki, że nie wiadomo także, czy statki ciała zostały następnie zabrane do bazy w Wright Patterson, czy też może gdzie indziej. Bill Newhouse, Michael Schratt i Harry Drew twierdzą, że odzyskany statek z Kingman został przewieziony do Nevady do Groom Lake, czyli tam, gdzie znajduje się słynna strefa o numerach 5 i 1. Problem polega na tym, że oficjalnie ta baza istniała od 1955 roku, co stawia pytanie o to, dlaczego statek miałby zostać tam przewieziony jeszcze w roku 1953. Ostatnia kwestia dotyczy samego odzyskanego pojazdu, czy może raczej pojazdów. Tuż przed katastrofą świadkowie w Arizonie donosili bowiem obserwacji 8 latających spotków na niebie, które wykonywały bardzo osobliwe ruchy. Choć większość informacji, jakie może odnaleźć na temat incydentów Kingman, opisuje tylko jeden odzyskany nienaruszony pojazd, znalazłem także relacje o dodatkowych pojazdach. Tak jak wspominałem, jeden informator z Stringfielda wspominał o dwóch katastrofach w Arizonie w 1953 roku. Z kolei Harry Drew, który przeprowadził długoletnie śledztwo, twierdzi, że w rzeczywistości odzyskano wówczas aż trzy pojazdy. Jeden główny statek, który był nienaruszony i który jest rdzeniem tej całej historii. Był także drugi, który rozbił się na maleńkie kawałki po tym, jak uderzył w górę. Z kolei trzeci rozbił się z impetem o ziemię, ale został odzyskany w częściach. Naturalnie trudno zweryfikować, ile z tych historii jest prawdziwych. Rdzeń historii z Kingman dotyczy tylko jednego statku odzyskanego w nienaruszonym stanie. Zasugerowano kilka hipotez dotyczących przyczyny tych wszystkich wydarzeń. Jedna dotyczyła testów nuklearnych dokonywanych chwilę wcześniej w Nevadzie, które mogłyby w jakiś sposób wpłynąć na działanie statków. Harry Drew twierdzi, że przyczyną katastrof mógł być nowy, duży, eksperymentalny radar testowany wówczas w regionie przez siły powietrzne USA. Podobne spekulacje dotyczyły zresztą także incydentów w Roswellu i Aztek. Trzecie wyjaśnienie dotyczy tego, że według niektórych zeznań latające spotki widziane w Arizonie zdawały się być zaangażowane w jakiegoś rodzaju walkę lub konflikt. Czwarte wyjaśnienie zakłada, że nienaruszony statek dokonał kontrolowanego lądowania i był czymś w rodzaju prezentu podarunku dla Stanów Zjednoczonych, zgodnie z hipotezą, którą kiedyś omawialiśmy. Mogło też dojść do jakiegoś rodzaju awarii. Jak zwykle w przypadku historii o katastrofach UFO istnieje znacznie więcej pytań niż odpowiedzi. Naturalnie nie ma żadnych fizycznych dowodów na to, że odzyskano wówczas jakiegoś rodzaju pozaziemski pojazd. Istnieje jednak rzekomy naoczny świadek wydarzenia o odpowiednich referencjach, Arthur Stansel, który mówił o tym jeszcze na kilka lat przed ukończeniem historii Roswell, co niewątpliwie skłania do refleksji. Istnieją także inni anonimowi informatorzy historii z drugiej ręki wydające się potwierdzać zeznania Stansela. Jednak część szczegółów tej całej historii się nie zgadza. Czy w takim razie Stany Zjednoczone zyskały pozaziemski pojazd lub pojazdy podczas katastrofy w pobliżu Kingman w Arizonie? Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.